No dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na długo wyczekiwany film, czyli 50 faktów o mnie. Pierwszy taki film nagrałam, kiedy dopiero startowałam z YouTube'em i bardzo miło mi się do niego wraca, więc z chęcią nagrywam tę drugą część. Dzisiaj przedstawię Wam 50 faktów o mnie. Większą część wymyśliłam sama, ale potem już miałam problem, więc poprosiłam Piotra i te Piotra są niesamowicie ciekawe, więc zostańcie do końca, bo właśnie na końcu będą te od mojego męża, także myślę, że będzie ciekawie. A to, co też chcę Wam powiedzieć, żebyście też z tego skorzystali, zachęcam Was do wzięcia długopisu, wzięcia kartki i spisania swoich 50 faktów o sobie. Jest to taka moda na YouTubie, żeby właśnie nagrywać takie filmy, ale ogólnie pamiętam, że wtedy tak i tak samo teraz było to dla mnie niesamowite doświadczenie. To moment, w którym siadacie z długopisem i macie opisać siebie. A 50 podpunktów to jest bardzo dużo podpunktów. Trzeba się napocić, żeby to wymyślić. Pokazuje fajne nasze cechy, bo ja też się skupiałam na takich pozytywnych, na takich ciekawych, na takich oczywiście szczerych, ale takich ciekawszych i też interesujących mnie. I dla mnie samej było to niesamowitym doświadczeniem, więc też Wam to polecam. Jeżeli nawet nikomu tego nie pokażecie, to dla samego siebie jest to super doświadczenie. I właśnie w momencie, kiedy na przykład przy 30 już nie będziecie wiedzieli, co o sobie opisać, warto zgłosić się do osoby, która Was zna, żeby Wam pomogła. To jest jeszcze ciekawsze doświadczenie. Chyba tutaj trzęsę stołem, także lecimy do pierwszego punktu. Nie sądziłam, że pierwszy punkt również się zmieni, ale nazywam się inaczej. Jestem Karolina Katarzyna Klementyna Trojanowska. Do swojego nowego nazwiska już od 2 lat, które jest już starym nazwiskiem o 2 lata, nadal nie mogę się przyzwyczaić, ale walczę o to i staram się to zrobić. Na razie idzie mi marnie. Mam 24 lata już przy końcu i zawsze chciałam mieć 23 lata. Aż 23 miałam w czasie pandemii, to zleciało to tak szybko, że nawet nie zapamiętałam tego roku i teraz, gdy ktoś pyta, ile mam lat, to jestem w szoku, że mam aż tyle. Zatrzymałam się na 22, czekając na te wymarzone 23. No ale cóż. Mieszkam nadal w Elblągu. Bardzo lubię to miasto i lubię je coraz bardziej. Już nie marzę o wielkich miastach i wielkich podróżach. Cieszę się, że mieszkam tutaj. Bardzo lubię to, że jest zielone, że jest bez korków, że jest spokojne. Bardzo odpowiada mi życie w tym mieście. Myślę, że mogłoby z powodzeniem promować życie slow na większą skalę. Mam swój własny sklep Roślinne Przestrzenie, który dzielę z moim mężem. Staramy się w nim pokazywać to, że można łączyć piękno z ekologią, ze sztuką, etycznością, z własnoręcznością i z pięknymi porami naszej wyobraźni. Teraz tworzymy nową rzecz, puzzle, które tutaj leżą i już są prawie gotowe. Dodatkowo mamy plakaty, mamy świece, które robimy ręcznie, mamy zeszyty, które robimy ręcznie, mamy dużo innych fantastycznych produktów, więc zostawiam Wam link w opisie. Jeżeli już autopromocja, no to po całości. Od 5 października 2019 roku jestem żoną. Jestem w małżeństwie, mam małżeństwo i to jest coś, czego brakowało mi w życiu. To, że jestem żoną, jest najlepszą funkcją, którą sprawuję w swoim życiu. Kocham to robić. Kocham tym być. Tą żoną. Jestem chrześcijanką i bardzo z tego powodu jest mi dobrze. To rozwija moje życie. Bardzo dobrze mieć taki dobry drogowskaz w tym, jak funkcjonować i jak żyć. Nie gotuję i nie jem mięsa w swoim domu. Kiedyś przychodziło mi to dosyć trudno. Tęskniłam za mięsem. Bardzo się cieszyłam, kiedy szłam do kogoś, kto to mięso gotował. Teraz z roku na rok, z miesiąca na miesiąc tego mięsa brakuje mi coraz mniej. Lubię go nie jeść, lubię nie czuć jego smaku. Także uważam, że to jest wielka zmiana na plus. Totalnie podziwiam matki Polki i bardzo chciałabym taką być w przyszłości, a nawet teraz bez matki, ale taką kurą domową. Uważam, że jest to wspaniałe, jak można się zorganizować w domu, ponieważ ja tej umiejętności nie posiadłam. Ciężko mi gotować obiad. Bardzo łatwo jest mi zrobić śniadanie, kolację, jakieś tam wykwintne rzeczy, ale obiad w środku dnia jest to dla mnie absolutnie sztuka nie do opanowania. Mam nadzieję, że kiedyś się tego nauczę, ale na razie wychodzi to słabo. Staram się żyć eko i myślę, że poprowadziłam to w tak wolny i swobodny sposób, że idzie mi to bardzo dobrze.
dobrze i bardzo dobrze się w tym czuję. Oczywiście są wzloty i upadki, ale tak ogólnie jestem bardzo zadowolona, że weszłam w ten świat świadomości ekologicznej. Totalnie ograniczyłam kupowanie ubrań i jest mi z tego powodu bardzo dobrze. Jeżeli kupuję, to przemyślane i w moim życiu nie ma już zakupów szybkich, nieprzemyślanych, które te rzeczy zawadzają w szafie. Mam tylko i wyłącznie potrzebne rzeczy i żyje mi się z tym wspaniale. Staram się mieć szafę kapsułową, choć kiedyś wydawało mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, a jednak jest możliwe i jest piękne. Pokochałam tekst "Mniej znaczy więcej". Znaczy lepiej, choć ja z natury jestem maksymalistką, więc jest to dla mnie nienaturalne. Odkrywam w tym niesamowitą swobodę, wolność i radość, więc choć nie jest to naturalne, to uczę się tego i wiem, że jest to mega potrzebne. Przestałam nałogowo kupować książki, choć w ostatnim miesiącu kupiłam ich znacznie więcej niż w przeciągu 2 lat ostatnich. Zerwałam wszystkie współprace książkowe, nie kupuję książek i również nie posiadam zbyt wielu książek. Zostawiłam tylko te, do których chcę wrócić i co ciekawe, zostawiłam książki związane praktycznie tylko ze sztuką. Więc jednak jakieś zalążki sztuki się we mnie zakorzeniły na tyle, że nie da się ich wyrwać i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Ale czuję, że maksymalistką jestem w roślinach i tych roślin posiadamy dosyć sporo, tutaj też można trochę zauważyć, jednakże nie posiadamy tych roślin w domu zbyt dużo. Posiadamy ich doskonałą ilość. Przestaliśmy je kupować jakoś w lutym, kiedy wypełniliśmy już te wszystkie półeczki i jest nam z tym dobrze. Żyjemy też w domu dla siebie, nie dla roślin, więc rośliny nie mają w domu zbyt dużego raju. Starałam się kupować rośliny, które nie są wymagające, ale ja jednak kaktusa umiem zabić, więc dla mnie niewymagająca roślina to żadna roślina. To tylko zamiokulkas, który rośnie jak na drożdżach. W każdym razie bardzo lubię rośliny i bardzo się cieszę, że mamy ich sporo w naszym domu. Uwielbiam też kwiaty cięte i kiedy skończyłam florystykę i kiedy znaleźliśmy w Elblągu idealną kwiaciarnię, to staramy się, żeby zimą, jesienią, początkiem wiosny w naszym domu zawsze stały kwiaty cięte. Za to odpowiedzialność bierze Piotr, który zawsze przychodzi z kwiatami i jest to wspaniałe. Na ten moment kwiatów nie mamy, ponieważ jest lato i można sobie ciąć kwiaty z łąki albo w ogóle ich nie mieć w domu, bo jest tak pięknie na zewnątrz, ale zimą, jesienią, ponurą pogodą kwiatów ciętych potrzebuje i staramy się zawsze brać takie, które wytrzymają kilka tygodni. I idzie nam to świetnie z pomocą naszej florystki. No i właśnie, skończyłam liceum plastyczne oraz szkołę policealną florystyczną i jestem z tych dwóch kierunków bardzo zadowolona. Bardzo mnie to ukształtowało, to znaczy liceum plastyczne o wiele bardziej. Ta wrażliwość na kwiaty również była idealnym dopełnieniem i domknięciem tego całego szumu artystycznego w moim życiu. Doszłam do ostatniego etapu w szkole filmowej w Gdyni, żeby się dostać do niej na reżyserię, ale ostatni etap okazał się dla mnie niewypałem i się do niej nie dostałam, co na ten moment uważam za najlepszą porażkę, która zdarzyła mi się w moim życiu i nie chciałabym nigdy, żeby zdarzyło się inaczej. Jak jest, jest super. Po tej porażce zrobiłam sobie odwyk od kinematografii i przestałam oglądać i pożerać filmy w tak wielkich ilościach i co ciekawe, nie wróciłam do tego stanu przed filmówką. Bardzo się cieszę. Teraz oglądam filmy rzadko, oglądam tylko te, które naprawdę mnie interesują i to jest dla mnie wystarczająco. Na pół roku po mojej porażce filmowej, widzę, że ona tutaj będzie się dosyć długo jeszcze ciągnąć, poszłam na kulturoznawstwo i uważam, że ten kierunek jest totalnie niepotrzebny i totalnie nie dla mnie, więc z niego zrezygnowałam. Oczywiście rozumiem, że każdy może w nim odkryć coś niesamowitego i coś wartego uwagi. Ja natomiast kulturoznawstwo mam w swoim życiu samoistnie. Sama tworzę swoją potrzebę poznawania nowego i rozszerzania kultury ludzkiej, swojej, innej i oczywiście artystycznej. Także dla mnie studia humanistyczne to nie jest to. Bardzo bym chciała pójść na studia, ale bardzo bym chciała pójść na studia inżynierskie. No niestety z moją głową i z moją matematyką jest to niemożliwe, także studiów
w moim życiu brak. No, jeżeli studiów w moim życiu brak humanistycznych i takich inżynierskich, tak się mówi, nie wiem, w każdym razie tego we mnie brak, ale mam taką potrzebę skończenia studiów teologicznych, ale jawi się to we mnie tylko z potrzeby wiedzy, z potrzeby poznania wszystkiego od podszewki, bo ja często nie wiem, o co tam chodzi, tak, wiedzą historyczną i jakimś takim przekładem tego, nie tylko sercem, ale i mózgiem, więc chciałabym to skończyć, ale chciałabym to skończyć internetowo. Mogłabym to zrobić jako wolny słuchacz, bo nie zależy mi na tytułach i dyplomach, bo właśnie chciałabym jedynie posiąść wiedzę. Ale prawdopodobnie nigdy to się nie wydarzy, jednak jest to moim małym, wielkim marzeniem. Przestałam robić zdjęcia i przestałam je robić świadomie. Jakoś w pewnym momencie pozowane zdjęcia modowe w moim wykonaniu przestały mnie pociągać. Nie potrzebuję ich w swoim życiu, nie potrzebuję też zabierać komuś czasu, żeby mu zrobić pozowane zdjęcia. Wiem, że one są piękne, wiem, że one są wspaniałe, wiem, że też są dobre w moim wykonaniu, ale nie potrzebuję tego w swoim życiu. W swoim życiu artystycznym, fotograficznym chciałabym się zająć reportażami, ale na ten moment nie mam czasu, żeby temu się tak poświęcić i mam nadzieję, że przyjdzie odrodzenie, ale na razie tego nie ma i jakoś z tym nie walczę, nie jest mi to w tym momencie do życia bardzo potrzebne. Przestałam pisać bloga, choć do stycznia łudziłam się, że to wcale nigdy nie nastąpi. Jeszcze w styczniu napisałam post, w którym informowałam, że ja tu wracam i będę tutaj często. Jednak nigdy więcej nie wróciłam i chyba przestanę się łudzić, że zrobię to kiedyś, bo kiedy mój YouTube zaczął być bardziej popularny, to przestałam mieć potrzebę dzielenia się swoim życiem z większym gronem odbiorców. Mój blog zawsze był czytany jakoś tam, nawet nie sprawdzałam nigdy statystyk, więc myślałam, że piszę bardziej do szuflady i dla kogoś, kto zabłądził w internecie. Kiedy wiem, że ludzie nie błądzą, tylko świadomie wchodzą na mojego bloga, mam dużą blokadę, bo nie chcę dzielić się swoim życiem aż tak bardzo. Uwielbiam układać puzzle. W podstawówce chodziłam na kółko puzzlowe, co zawsze wszystkich dziwi, ale to było najlepsze kółko w ogóle pozaszkolne, jakie mogło istnieć. I przez praktycznie całe swoje życie miałam tylko dwie układanki, które kupił mi mój tata z High School Musical i z Kotem i z Psem. One były dosyć brzydkie, nigdy mi się nie podobały, ale można było układać, więc to było super. I nie nudzi mnie układanie tych samych puzzli wielokrotnie, więc dla mnie puzzle za puzzle, jakieś różne wymianki puzzlowe nie są dla mnie. Ja odczuwam niesamowitą radość, kiedy układam te same puzzle po latach i mogę sobie przypomnieć swoje emocje, swoje jakieś tam poczynania dziecięce, kiedy je układałam, kiedy miałam na to czas i lubię do nich wracać nawet teraz. I tak jak już wspominałam, w roślinnych przestrzeniach za chwil kilka będzie również kolekcja puzzlowa, więc nie mogę się doczekać, bo dla mojego puzzlowego serca jest to niesamowita gratka. A teraz przechodzimy do szybkich odpowiedzi. Już nie miałam pomysłu i zaraz przechodzimy do pomysłów Piotra. Potrafię rozładować każdy telefon. Biorę do ręki i po prostu rozładowuję. Taka już jestem. Od niedawna noszę okulary, co jest ciekawą sytuacją i coraz bardziej się do nich przyzwyczajam. Jednak, że nie mogłabym ich nosić do filmów, bo cały czas bym patrzyła w ekran, co i tak często bardzo robię, więc staram się tego nie robić. Przy stole wychodzi mi to bardzo dobrze, więc możecie mi pogratulować w komentarzach. Więc okulary tak, ale nie do nagrywania i zazwyczaj nie do ludzi. Ale myślę, że przyzwyczaję się za jakiś czas i będę je nosić non-stop. Mam piegi i bardzo to lubię. Mam je tutaj na nosie. Kiedy pojawia się słońce, to one wychodzą i ja wtedy wiem, że są wakacje, więc bardzo mnie to cieszy. Zaczynają krzywić mi się zęby i jest to jakiś dramat, bo ja zawsze miałam proste zęby, a tutaj dwójeczka już mi się krzywi. Już myślałam, żeby zakładać aparat, ale bez przesady. Miałam dredy i bardzo, bardzo chcę do nich wrócić, ale nie wiem, czy to się kiedykolwiek ziści. Ostatnio moim wielkim marzeniem jest stworzenie marki odzieżowej z ultraekologicznymi rozwiązaniami i czytam o tym książki, interesuję się tym tematem, bardzo mnie to ciekawi, bardzo bym chciała, żeby moja marka odzieżowa była doskonała, ale czy ona kiedykolwiek powstanie, nie wiem, na razie jest w fazie marzeń. Wydałam dwa zarąbiste moim zdaniem i nie tylko moje e-booki i szykuję kolejne i one będą jeszcze lepsze, także wyczekujcie. Jestem fanką polskiej muzyki, nie chciałabym mieć psa w domu, ani innego zwierzęcia, ogólnie nie rozumiem fenomenu posiadania zwierząt w domu. Ostatnio w rozmowie z jedną obserwatorką odkryłam, że mam małe zalążki albo
po prostu małą fobię na koty. Wiem, że jakoś to się nazywa, jest to dziwne, ale od zawsze boję się kocich ruchów, boję się tego, jak suną. Uciekam, kiedy są w domu i absolutnie nie mam ochoty spędzać z nimi czasu. Te osoby, które mają koty i u których kiedykolwiek byłam, potwierdzą to na pewno, więc... dziwne. Ale na przykład nie boję się pająków. Absolutnie nie boję się pająków. Troszeczkę, wiecie, jakby nie chciałabym, żeby spadł mi na twarz. Nawet mogłabym dotknąć. Bez problemu. W sensie spoko. Staram się robić wszystko na 100%, więc kiedy mi się tak nawet troszkę nie chce, to ja wolę to przełożyć, nie dotrzymać swojego słowa i po prostu zrobić to kiedy indziej, ale nie na przymusie. Więc idealnie widać to na moim kanale, kiedy mówię, jutro będzie ten film, pojutrze będzie ten, a potem będzie ten. To się nie wydarza, ponieważ ja na przykład nie mam na to ochoty, a chcę Wam dawać 100% mojego zaangażowania, 100% dobrych materiałów, także czasami to słowo nie jest dotrzymane. Ale wydaje mi się, że filmy na moim kanale nie są aż tak istotne w Waszym życiu, żeby to jakoś mocno oddziaływało na Wasz dzień, że tego filmu nie ma. Więc nie czuję się aż tak winna. Bardziej czułabym się winna, gdybym dodała zły film i potem byłoby mi przykro. Uczę się być slow, co najważniejsze. Uczę się doceniać siebie za to, że po prostu jestem, a nie za to, co osiągnęłam. Nie wpisuję już... w sensie nie lubię już pytań, kim jestem i nie zastanawiam się, kim jestem, influencerką, czy blogerką, czy youtuberką, czy kim ja właściwie jestem, bo ja po prostu jestem. Jestem Karoliną i ta odpowiedź jest dla mnie wystarczająca. Nie mam jednej ulubionej książki i jest to dla mnie trochę kompleks, bo lubię, jak ludzie wiedzą, jaki mają ulubiony film i jaką książkę, jaką piosenkę i coś tam, coś tam. W każdym razie ja nie mam i na siłę nie szukam, ale mam ambitny pomysł przeczytania swoich ulubionych książek na nowo i sprawdzenia, czy nadal je lubię. I jeżeli przeczytam je w jednym okresie czasu, to w jednym... tak się mówi? W jednym czasie, to mam nadzieję, że wyłonię zwycięzcę. A jeżeli nie, no to nadal zostanę z tym, że nie mam ulubionej książki, ale mam kilka ulubionych, do których chcę wrócić, bo czytałam je dawno i nie wiem, czy nadal mogę je polecać. Na przykład Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Uważam, że to jest najwspanialsza książka na świecie, ale nie wiem, czy ona źle się nie zestarzała. Teraz mamy większą świadomość, inne poglądy, inne podejście. Ja ją uwielbiam ze swoich wspomnień, ale też chcę ją skonfrontować teraz na nowo z sobą, więc czekam na czas, którym będę mogła się z nią zaznajomić na nowo. Ale mam ulubiony film i ulubionym filmem bezkonkurencyjnie i od lat jest Django. Mogę go oglądać 100 tysięcy razy, uwielbiam wszystko, co związane z tym filmem i uwielbiam również ścieżkę dźwiękową, którą mam na płycie od mojej siostry i bardzo, bardzo lubię ją słuchać. W 2021 roku zaczęłam się regularnie badać i uważam to za jakieś niesamowite, najlepsze osiągnięcie w moim życiu i Was również do tego zachęcam. Badajcie się regularnie, bo jest to coś niesamowitego. Ja wreszcie przestałam się bać, że za 3 minuty umrę. Wspaniały spokój nastąpił w moim sercu. Jestem ekstrawertykiem i introwertykiem w jednym i to jest jakieś szaleństwo. Nienawidzę tego w sobie, chciałabym być tylko jednym. Ale jak myślę sobie, że miałabym być tylko introwertykiem, to jednak wolę ten miks, więc albo ekstrawertyk, albo ten miks, ale... wolałabym się określić jedno, no, co to jest za jakaś podróż ze skrajności w skrajność. No, szalone. Nie lubię. Chciałabym już nigdy w życiu nic nie kupić w sieciówce, ale jest to na tyle luźny pomysł, na tyle luźne pragnienie, że kiedy coś kupię, bo mi się coś bardzo spodoba i jest mi to bardzo potrzebne, to się nie biczuję, tylko się po prostu cieszę i podejmuję świadomą decyzję, że w takiej sieciówce zakupuję dany produkt. Nie maluję się na co dzień i prawie nigdy nie maluję się od święta. Uważam, że w makijażu wyglądam bardzo brzydko. Dlatego tego nie robię i dlatego się nie uczę makijażu, ale oczywiście oglądam wszystkie odcinki Red Lipstick Monster i o makijażu w teorii wiem wszystko. Mam jedną sukienkę na wszystkie uroczystości. Proszę bardzo teraz zgadywać jaką. Jestem pewna, że wiecie. Nie kupuję butów i torebek, co w kontekście świata dziewczyn jest chyba dziwne, bo zawsze się spotykam z tym, że wszyscy kochają buty, wszystkie dziewczyny kochają buty i kochają torebki. Ja absolutnie nie nienawidzę butów i też nie mam potrzeby kupowania torebek, ale ostatnimi czasy pojawiło się we mnie jakieś dziwne pragnienie tego, że kiedyś, jak będę już dorosła, dojrzała, będę mogła sobie na to pozwolić, to sobie kupię jakąś piękną torebkę z klasyków mody.
i będę z nią chodzić w moich ciuchach za 5 zł. I przechodzimy do, moi drodzy, do 50 faktów o mnie z perspektywy Piotra. Mam je tutaj zapisane bardziej niż swoje. 46. podpunkt: kreatywna i pracowita. Piękna z natury. Taki on jest miły. Lubię być zaskakiwana czymś dobrym. I to jest prawda. Mogłabym mieć niespodzianki, to 3 sekundy. Jestem zazwyczaj pozytywnie nastawiona do życia i ciekawa tego rzecz życia. Czasami wybuchowa, tak to prawda. Lubię żarty. Nie lubię prowadzić samochodu, ale lubię podróżować. Ja na tyle nie lubię prowadzić samochodu, że ja nie mam prawa jazdy i nigdy nie chcę go zrobić. To znaczy, ja mam tyle argumentów od ludzi, że powinnam to zrobić, bo mój pracodawca mnie nie przyjmie do pracy, bo jak ja się będę poruszać po mieście. Ani, no, może 2 razy w życiu miałam myśl, kurczę, czemu nie mam prawa jazdy, zrobię to. Ale ta chwila załamania moją decyzją trwała sekundę i aktualnie jestem na etapie, po co prawo jazdy, nie jest mi do niczego potrzebne. Bardzo lubię czytać książki, tak to prawda. Interesuję się sztuką oczywiście. Nie przygotowuję sama mięsa, ale lubię McDonalda. No tak, to prawda. To jest prawda. To jest jedyne mięso, które nie wzbudza we mnie poczucia winy, co jest abstrakcją, ale dla mnie wyjazd do McDonalda to już jest taka kontra do mojego życia, tak bardzo nie eko, tak bardzo niezdrowo, tak bardzo w plastiku, czy tam w jakiejś, że bardzo duża ilość śmieci jest produkowana przeze mnie w takim miejscu i tak bardzo nielokalnie i tak bardzo nie wspieram nikogo, małych biznesów i to jest tak bardzo nie moje, że jak ja tam jadę, to aż się cieszę, że to jest po prostu takie szaleństwo. Tak jest. Wkurza mnie, jak ktoś pyta o coś 2 razy. Tak, tak jest. Lubię sen i długo spać, ale nie lubię długo spać, bo potem się źle czuję. Czy doświadczyliście w swoim życiu przespania? To jest najgorsze uczucie na świecie, bo pozwalacie sobie na sen, mówicie sobie, dara, wypocznę, dam mojemu organizmowi odżyć. Tak się rozgadałam, że mi się karta zapełniła, ale wracając do pytania o sen. Nie rozumiem, kto mógł wymyślić taką funkcję w człowieku jak przespanie. Jest to najgorsze, co istnieje, ponieważ chcesz dać odpocząć swojemu organizmowi, żeby się wyspał, żeby się zregenerował i jest to uczucie gorsze niż w ogóle niespanie. Nienawidzę tego, więc tak, dobrze. To jest zabawne. Nie jestem ciuchową zakupoholiczką, ale cały czas mi się coś marzy. Nie kupuję, ale cały czas bym chciała. I to jest taka prawda. No, mi się pojawia myśl. Klapki. No i na przykład teraz marzę o klapkach Kanye Westa, no i szukam ich i nie mogę ich znaleźć, ale marzę o nich i kiedy je znajduję, to pokazuję Piotrowi i coś tam. Potem na przykład wiem, że nie mam koszulek i to jest prawdziwa potrzeba, brak koszulek, więc piszę do marki, którą znam, że chcę, że proszę o numer konta, coś tam i że potrzebuję, nie? Potem na przykład sobie myślę, chciałabym kubek z Bolesławca, no ja wchodzę na Bolesławca i szukam i potem pokazuję Piotrowi, więc ja cały czas buszuję w necie i szukam rzeczy, potem co prawda ich nie kupuję zazwyczaj, ale cały czas chcę, cały czas, bo właśnie w moim sercu jest maksymalizm i to, że ja się trzymam w ryzach minimalizmu, to jest duże osiągnięcie w moim życiu i czuję się z nim lepiej, to znaczy mi buszowanie w internecie wystarczy, nie muszę już tego kupować, więc tak sobie z tym radzę. Lubię robić porządki w szafkach. To moje ulubione zajęcie. Tak, to prawda. Ja mogę mieć bałagan tak po powierzchni, ale nie mogę mieć bałaganu w szafkach, bo jak mam bałagan w szafkach i jak mam na przykład otwartą szafę i tam jest bałagan, to ja wiem, że w moim życiu jest coś nie tak, że w sensie albo brak czasu, albo brak snu, albo za dużo roboty, za mało czasu dla siebie. A kiedy ja mam czas, to najpierw się zajmuję szafkami, a dopiero potem sobą. Więc jak wiem, że jest porządek w szafkach, to wiem, że wszystko jest na swoim miejscu, takim życiowym. Kocham swój segregator medyczny. I każdy, kto był ostatnio u mnie w domu, wie, jak bardzo go kocham, bo pokazuję go każdemu. Zamówiłam sobie segregator medyczny, wsadzam tam wszystkie swoje zapiski, wszystkie swoje badania i mnie to strasznie jara, bo ja należę do osób, które od początku swojego życia martwiły się o swoje zdrowie, nie robiąc badań. A teraz nie martwię się o swoje zdrowie, bo robię badania i jest
jest to dla mnie totalna rewolucja, także jeżeli chcielibyście obejrzeć mój segregator medyczny, to zapraszam do Elbląga. Z chęcią Wam pokażę. O, kocham to. Nie lubię wina i lubię oliwki. Tak, nienawidzę alkoholu i kocham oliwki. Wolę miejsce, gdzie nie ma ludzi, to prawda. Nie lubię kawy, tylko czasami, to prawda. Dzisiaj na przykład bardzo chciałam kawę i ją wypiłam. Nienawidzę energetyków i nigdy nie piłam energetyka. Nie noszę skarpetek. To prawda. Noszę tylko klapki lub japonki. To prawda. Kocham wolność stóp. Ja bym mogła zrobić jakąś rewolucję, żeby ludzie wypuścili stopy ze skarpet. Zawsze wkurzają mnie moje włosy i mój brzuch. To prawda. Nienawidzę swoich włosów, a mój brzuch jest płaski, ale przez to, że jest płaski, jak coś zjem, no to na przykład czasami coś tam wystaje i wtedy mnie to bardzo wkurza, bo ja lubię płaskie brzuchy. Nie lubię rozmawiać po angielsku, to prawda. Nie lubię nie wiem, czy to się zmienia, i preferuję galerie. Historia, nie sztuka, tak Piotr zapisał. Lubię perfumy, ale jarają mnie bardziej zwykłe ekokosmetyki w dobrych opakowaniach. To prawda. Mnie kupowanie perfumów w ogóle nie jara, a każdy kosmetyczek z dobrym składem i w dobrym opakowaniu z dobrej polskiej małej marki, cudo. Jeśli nad czymś pracuję, to siedzę do upadłego. To prawda. Dobre poczucie aranżacji wnętrz. Znacie nasze mieszkanie, możecie ocenić. Gdy słucham muzyki, to głównie skupiam się na tekście. To prawda. I ostatnie, nie umiem jeździć na rowerze. To znaczy, nie jeżdżę, ale gdybym wsiadła na rower, to ja bym pojechała na tym rowerze i ktoś by pomyślał, że co ty mówisz. Ale ja wiem, jak bardzo się spinam na tym rowerze i jak bardzo nie chcę na nim jechać, bo za późno zostałam nauczona jazdy na rowerze i nie mam pewności w sobie, nie mam swobody jeżdżenia na rowerze. Zawsze jak koleżanka, moja przyjaciółka Ania chciała mnie zabrać na ten rower, udało jej się to chyba tylko raz, to ja byłam taka, możemy już wrócić do domu, no, czy jestem jedynym człowiekiem, który nie umie, a właściwie nie chce jeździć na rowerze, wydaje mi się, że wszyscy jeżdżą i wszyscy to kochają. Ja niestety nie. No i tak właśnie doszliśmy do końca 50 faktów o mnie. Po raz kolejny zachęcam Was do stworzenia 50 faktów o sobie, bo jest to ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o mnie czegoś nowego, czegoś ciekawego. Napiszcie, co Was najbardziej zaskoczyło. A tymczasem ściskam Was serdecznie, zapraszam na Instagrama, pozdrawiam i do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!